Cześć Wam. Dzisiaj będzie taki fajny filmik na temat notownicy pensetowej, którą kupiłem na Allegro od firmy, znaczy od sprzedawcy Techrebal. I powiem Wam tak. Zawsze chciałem taką notownicę przetestować. Widziałem na niektórych kanałach, jak używają niektóre osoby, żeby bez tam na przykład użycia stacji hot air, grzania całej płytki, tam od jakiejś elektroniki, wylutować jakieś tam małe kondensatory, jakieś układy. Także jestem bardzo ciekawy, jak to się będzie w ogóle sprawdzało. I żeby Wam pokazać troszeczkę jaśniej, o co chodzi, ja się przyłączę teraz tutaj na Firefoxa. I to jest coś takiego. Zobaczmy sobie obrazek w powiększeniu. Powiem Wam tak. Kupiłem wersję z tymi końcówkami. Ich jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem końcówek, które pozwolą teoretycznie na fajną zabawę z jakimiś tam na przykład kościami flash. Załóżmy, że taką końcówką będę mógł wylutować jakąś tam kość flash, co ma na przykład 8 nóżek. Teraz daję taki przykład. No i za to zapłaciłem 71 zł plus wysyłka, paczkomatem, no około 80 zł. Jaka moc tego jest? Moc tego jest, tutaj pisze, to jest pewnie w szczytowym momencie. Ogólnie ZD409, taki model. Tutaj mamy zestaw grotów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem końcówek. No i ko. Ok, ja bym chciał Wam tutaj pokazać, ile to ma moc. 48 W. 48 W, no. Może to nie jest jakiś super szał, ale wiecie, co się zastanawiałem? Jakby taką lutownicę pensetową była zrobiona na zasadzie grotów T12. To już była na pewno moc. Podejrzewam, że to by był super zestaw. Także jakby dało się zmodyfikować taką lutownicę, wkładając jej groty T12, no to już by był fajny, fajny zestawik, no. Podejrzewam, że dawałoby super radę. I tutaj jest jeszcze drugie zdjęcie, które pokazuje, jakie są wymiary tych końcówek. Oczywiście 2 mm to jest najmniejsza. To jest już do jakichś takich bardzo malutkich elementów. 30 mm mamy największą. Także tak to wygląda. Sprzedawca Techrebal 99,9%. Bardzo dobry sprzedawca. Już widzę po samym współczynniku procentów. I ogólnie fajny sklepik. Polecam, polecam, naprawdę. Szybka wysyłka. Także przełączmy się teraz na widok z kamerki i rozpakujmy to cudeńko. Naprawdę, czekałem na to. Już miałem zamiar kupić to już kiedyś, kiedyś, kiedyś się tak przymierzałem, ale teraz fundusze mi pozwalają. Mogę się pobawić w kupowanie różnych rzeczy. Także rozpakujmy sobie to i zobaczmy, co w ogóle jest w środku. Oczywiście sama lutownica jest w takim pudełeczku. Mam nadzieję, że to będzie łapało ostrość. Jestem w ogóle ciekawy, ile taki zestaw kosztowałby na AliExpressie, bo to na pewno jest z Chin sprowadzane, w porównaniu do ceny tej z Polski, nie? Aha, jest jeszcze druga wersja tej pinsety, że możemy ją podłączyć do stacji. Tutaj jest ten obrazek, że jest jeszcze jakaś podstawka tam do czyszczenia tego. 24 V. To jest właśnie na tej stacji. Tutaj na dole mamy jeszcze naklejkę Techrebalu. Wyprodukowano w PRC dla firmy Techrebal. No, czyli zrobili jakieś zamówienie. Większej, wtedy można tak robić, że ci Chińczyk naprodukuje tego.
Tutaj mamy co? Jeszcze w pudełku. Paragon. Paragonik. Jakby ktoś chciał wiedzieć, ile zapłaciłem za to, 80,48 z przesyłką. I mamy jakąś jeszcze karteczkę od Techrebala. Dziękujemy za dokonanie zakupu w naszym sklepie. Zapraszamy ponownie. Oczywiście, że skorzystam. Polubiłem ten sklepik. Techrebal. Fajny, fajny. No i mamy tutaj oczywiście, ja sobie to odłożę na bok, końcówki nasze. Otwierać je teraz, czy może najpierw lutownicę? Ok, najpierw lutownicę sobie rozpakujemy. Zrobimy w ten sposób. Staram się to jakoś delikatnie otwierać, żeby nie uszkodzić tego opakowania, bo szkoda by było. Być może kiedyś się do czegoś tam przyda. Ale trudno jest to tak wyciągnąć, żeby nie uszkodzić. O, udało mi się jakoś. Widać już naszą lutownicę, wtyczkę od zasilania 220 V. Spróbujmy ją wyciągnąć teraz. O! Ach, ciężko się. Łaps! Wyskoczyła jak Filip z konopi, czy jakoś tak. Ok, żartuję sobie. Więc sama lutownica prezentuje się w ten sposób. Tutaj mamy taką sprężynkę, która powoduje rozwarcie tych końcówek. No, ciekaw jestem, jaka tu jest założona w ogóle ta końcówka? Czy to jest najmniejsza już? Czy jakaś inna? Bo dosyć spore są te końcówki. Nie wiedziałem, że one są takie duże. No ale spore są. No i to tak będziemy sobie trzymać. I wylutowywać jakieś elemenciki. Ja powiem wam tak. Tu jeszcze naklejka. Jest oczywiście Techrebalu. No widać, że Techrebal postarał się o swoją jakby taką wersję sprowadzaną z Chin, z naklejkami, promują się ładnie. Czemu nie? Też jakbym miał firmę, to bym tak robił. I teraz tak, przyjrzyjmy się, jak się montuje te końcówki. Są na krzyżaka, czyli biorę jakiś śrubokręt, też krzyżak, żeby to odkręcić. O kurde, dosyć mocno są dokręcone. Chyba za mały mam. No, mocno, mocno są. Ja pierdzielę. Tym śrubokrętem na pewno tego nie odkręcę, to od razu wam powiem. Dosyć mocno są zakręcone, także będę musiał się... Ja wiem, czym to odkręcę. Wkrętarką taką, gdzie mam bity. I to pójdzie bez problemu. Ale na pewno tym śrubokrętem tego nie odkręcę. Mocno są dokręcone, to od razu wam mówię, że są mocno dokręcone. Nie spodziewałem się, że aż będą tak mocno dokręcone. Tutaj, żeby to odkręcać. Z ciekawości. Nie, może na razie nie będę tego odkręcał. Nie chcę nic zepsuć. Niech jest tak, jak jest. Będzie na pewno teścik tego, jak to działa w praktyce. A jeszcze mamy tutaj taką kartkę, instrukcję chyba, która wypadła i nawet jej nie zauważyłem. No i zobaczmy sobie, co na tej kartce jest napisane. Po angielsku wszystko. Mam nadzieję, że wam się przydadzą te informacje, bo nie każdy tak pokazuje dokładnie. Specyfikacja 24 V. The output power is 25 W. Tak, ale to chodzi o wersję 88492, 24 V jest 25x48. Natomiast już te, które się podłącza pod 220 i te 110-130 już mają 48 W. I one mają już kod 884093. Jak to użyć? Żeby podłączyć i poczekać 3 minuty, aż się rozgrzeją grzałki,
połączyć końcówki tych szczypiec, czy jak to nazwać, do jakiegoś tam elementu, żeby go wylutować i poczekać tam parę sekund, trzy, żeby się chyba wylutowało. Tak to mniej więcej wygląda. Co mogę wam jeszcze o tym powiedzieć więcej? No na razie tylko jest takie otwarcie paczuszki, jak to wygląda. Natomiast jeżeli będzie chodziło o jakiś test, taki pokazujący, jak to w ogóle działa, to już zrobię na chyba drugą część osobną. Ale jeszcze wam nie pokazałem końcówek, także jeszcze sobie końcówki zobaczymy. Ja na razie tylko tak pokazuję mniej więcej na takiej płytce od telefonu, jakby to mogło wyglądać. Jestem bardzo ciekawy, czy to jest praktyczne przede wszystkim, czy... Wiecie, powiem wam tak, kondensatory na takich układach, na przykład od telefonów, są tak malutkie, że no, takim czymś raczej będzie to troszeczkę trudno zrobić, żeby wlutować tak mały kondensator, bo sama końcówka jest większa niż taki na przykład kondensator. Nie pamiętam już nazw tych rozmiarów, jakie tam się podaje w tych kondensatorach, nie wiem, albo rezystorach. Ale naprawdę, wierzcie mi, to jest tak małe, że nawet taka końcówka tutaj nic by nie dała. To jest bardziej przydatne teraz, ta końcówka, moim zdaniem, w przypadku jakichś takich większych kondensatorów i... No i to będzie ciekawe, jak to będzie w praktyce działało. Bo może się okazać, że... To jest dobre do większych rzeczy, tak? Ok, zobaczmy sobie teraz końcówki. Jeszcze jakie tutaj są w zestawie. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem końcówek. Końcówki są opisane naklejkami. Bardzo fajnie jest zrobione. Bardzo fajnie jest właśnie zrobione, że są naklejki, które pokazują, jak to jest opisane. I załóżmy, że końcówka, która będzie najmniejsza, 0,2, 409,02 mm, to jest ta. I zobaczmy sobie, porównajmy sobie tą końcówkę najmniejszą do tej założonej, co jest teraz, tej pensecie, mogę tak mówić, penseta lutownicza. Ok, to jest najmniejsza końcówka. Jaka jest? Zresztą poczekajcie, ja zrobię pauzę, wezmę suwmiarkę i coś sobie pomierzymy. Dobra, jestem z powrotem. Tym razem użyjemy suwmiarki, żeby sobie pomierzyć, jaką domyślną końcówkę ma zainstalowana ta stacja. Ja tak wezmę na samym końcu, to pomierzę. To mniej więcej, powiem wam, że wyjdzie 2 mm. 2,45. 2,45. Czyli jest większa niż ta 2 mm. Jak wezmę tą 2 mm i ją zmierzę na samej końcówce, no ma 2 mm mniej więcej. Jak widzicie, 2 mm. Mam nadzieję, że to będzie widać. Nie mierzę na samym końcu, ale no ma te 2 mm według opisu. 2 mm, jeżeli chciałbym montować jakiś taki mały układ, też jest spore. Powiem wam, że średnio to widzę do takich malutkich układów na płytkach telefonów. To jest bardziej praktyczne, mi się zdaje, do takich już płytek, gdzie są no, te elementy troszeczkę większe. Jednak już, żeby wylutować tak malutkie elementy, jakie są na płytkach telefonów, czy tam płytach od laptopów,
niestety, ale trzeba, znaczy stety, użyć stacji Hot Air, dobrej pensety i wtedy wylutujemy to bez problemu. A największa końcówka z tego, jaka jest, to jest 30 mm. Zobaczmy sobie tą największą, bo kurczę, ta największa to już naprawdę, to już można tym wylutowywać spore układy. Coś takiego. To po zmierzeniu od końca do końca pokaże nam. No prawie te 30, może krzywo złapałem troszeczkę. No ale jest te około 30 mm. Dokładnie 29 i gdzie tu mi się pokrywa? 29 i 8. 29,8. Kto umie odczytywać co w miarkę, ten będzie wiedział, o co chodzi. 29,8 mm. Dokładnie. Także wszystko się zgadza, ale mówię, to już są takie duże końcówki, że to jest naprawdę gdzieś do jakichś układów. Myślę, że takimi końcówkami typu 15 mm, one będą nawet mniejsze jeszcze. Chwila. 5 mm. 5, 10. No te 10, te dziesiątki na przykład. To bez problemu by się dało wylutować jakieś układy. Kości flash w obudowie, chyba to się mówi na to SOP8, nie pamiętam właśnie, SOP8, DIP8, ale będziecie wiedzieli, o co chodzi. No taką końcówką już takie układy mogłem wylutować. Mam taką nadzieję, że to by wtedy się fajnie wylutowało. Nie musiałbym wtedy używać przynajmniej stacji Hot Air, nie? To by było fajne. Zmierzmy sobie tą 10 mm. Ile pokażę na suwmiarce? Dokładnie 10 mm. Końcóweczka. Także wszystko ok. Ja już chyba wam więcej tutaj nic na ten temat ciekawego nie powiem. Wiem, że są lepsze takie pensety do wylutowania właśnie elemencików z różnych tam płytek. Nawet Daniel Rakowiecki ma coś takiego, tylko on ma oczywiście coś lepszego, nie takie coś. I widziałem, że też nieraz używał do wlutowania właśnie rezystorów czy tam kondensatorów i to nawet mu sprawnie szło. Tylko mówię, on ma całkiem coś lepszego, droższego, także nie ma co porównywać tutaj do tej. A być może ta się okaże też fajną opcją do wylutowania jakichś tam rezystorów, które załóżmy, że mają duży, bo tu jest gęsto opakowane, także mówię wam, jak jest sekcja rezystorów czy kondensatorów, to są praktycznie obok siebie i to są takie rozmiary, że wierzcie mi, że taką pensetą tego nie wylutujecie tak łatwo. Bo to trzeba było przerabiać sobie naprawdę końcówki już na swoje i najlepiej jakieś miedziane. To też by był fajny motyw na jakiś filmik, żeby na przykład zrobić upgrade'a. Jakiś taki motyw, że z miedzi sobie blaszki robimy i te końcówki tutaj sobie szlifujemy według własnego upodobania. To może być bardzo ciekawy pomysł. Także teraz tak sobie o tym pomyślałem. I powiem wam tak. Wracając do tematu wylutowania takich malutkich rezystorów. O, załóżmy te trzy kondensatory tutaj. Myślę, że tutaj ta penseta powinna się sprawdzić bez problemu. Fajnie. Nawet na tej końcówce. Największe, jakbym to próbował złapać. No i coś tam by łapało. Tylko mówię wam, pokazywanie tego na przykład na live, że łapiecie taką pensetą, to musicie już mieć dobry sprzęt, mikroskop z torem optycznym, że są
jest podłączenie pod kamerę, wtedy nie martwicie się o nic, a tak to tu musicie, teraz ja muszę pokazywać to i kadrować tą płytkę do obiektywu telefonu, zwracać uwagę jak trzymam pensetę, także to jest karkołomne wszystko. Ale już tym może dałoby się wylutować. No ciekawy jestem jak to będzie szło. Druga część będzie właśnie o tym, już wtedy sobie podłączymy mikroskop. Będziecie widzieć naprawdę w fajnym powiększeniu, jak ta lutownica będzie próbowała coś tam wylutować z jakichś płytek. Pobawimy się w takie coś. Także ja już nagrywam 20 minut i to by było chyba na tyle. Zakończę na tym pierwszą część. Druga część będzie używanie tej lutownicy pensetowej w praktyce. To by było na tyle. Trzymajcie się.